Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Wielu z Was prosiło mnie o historię sama, więc to o nim postanowiłem zrobić dzisiejszy odcinek. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Biografia. Sam mieszkał ze swoim ojcem, Hamfastem Gamji, lepiej znanym jako Gaffer, w Buckshot Row w Shire, niedaleko Bag End. Matką Sama była Belle Goodchild. Miał pięcioro rodzeństwa: Hamsona, Halfreda, Daisy, May i Marigolda. Z zawodu ogrodnik Sam wydawał się być zwykłym hobbitem o prostej mowie. Jednak jego miłość do elfów, jego dar poezji i jego przekonania, że świat zawiera więcej cudów niż większość hobbitów jest w stanie sobie wyobrazić, wyróżniają go od samego początku. Sam był jednym ze szpiegów, którzy zostali wezwani przez Merego Brandybucka, aby czuwać nad Frodo Bagginsem i pierścieniem odziedziczonym przez Froda od Bilba. Będąc najbliżej Froda, Sam był ich głównym śledczym, który podsłuchiwał jego rozmowy z czarodziejem Gandalfem. XIII kwietnia, kiedy Gandalf ujawnił Frodo, że pierścień Bilbo jest jedynym pierścieniem Saurona, zauważyli Sama, jak podsłuchuje. Początkowo podejrzewany o szpiegostwo Sam udawał niewinną ciekawość. Jako karę wymyślono, że Sam zostanie pierwszym towarzyszem Froda w jego podróży do Bree i Rivendell. Sam i Pippin Took podążyli za Frodem do jego nowego domu w Ustronii, gdzie ujawniono rolę jego i spiskowców. W drodze do nowego domu swojego przyjaciela napotkał elfów pod dowództwem Gildora, a także dwóch czarnych jeźdźców, którzy próbowali ich schwytać. Merry dołączył do podróżników w drodze do Bree. Weszli do starego lasu, gdzie zaatakowała ich stara wierzba, a z opresji uratował Tom Bombadil. Mieszkali chwilę u niego, a potem udali się do Kurhanów. W drodze zostali zaatakowani przez upiory, jednak znów z niebezpieczeństwa uratował ich Bombadil. Gdy dotarli do karczmy pod rozbrykanym kucykiem, dołączył do nich Aragorn. Szpiedzy Saurona otworzyli stajnie w gospodzie i wszystkie wierzchowce uciekły, dlatego przed opuszczeniem wioski drużyna kupiła kucyka od Billa Ferniego. Sam kochał i opiekował się zwierzęciem i nazwał go Bill po starym właścicielu. Kiedy dotarli do Rivendell, Sam stał przy łóżku Froda, gdy dochodził do siebie poranie od Morgula. Sam również został przyłapany na podsłuchiwaniu rady Elronda i nalegał, aby towarzyszyć Frodo w jego dążeniu do zniszczenia pierścienia. Drużyna wyruszyła w Góry Mgliste, jednak tam złapała ich zamieć i musieli przejść przez Morię. Sam brał udział w walkach z orkami w sali Mazarbul. Gdy jeden z nich przebił dzidą Froda, Sam mężnie ruszył mu na ratunek i złamał jego broń. Wraz z nacierającą masą orków, Gamji uciekł z resztą ocalałych z kopalni. W Lothorien Galadriela dała Samowi skrzynkę zawierającą ziemię z jej sadu. Sam otrzymał też linę i płaszcz. Po rozpadzie drużyny, Sam był jedynym członkiem drużyny, który pozostał z Frodo. Kiedy Gollum dołączył do nich, Sam pozostał nieufny wobec Froda i traktował go z pogardą. Częściowo, choć nieumyślnie, popchnął Golluma do tego, by zdradził Froda w kryjówce Szeloba. Po tym jak Szelob zaatakował i pozornie zabił Froda, Sam wziął pierścień, zamierzając ukończyć misję, ale dowiedziawszy się, że Frodo nadal żyje, uratował go z wieży Ciri w Angol i zwrócił mu pierścień. Ponieważ trzymał pierścień przez pewien czas, jest uważany za jednego z nosicieli pierścienia. Sam niósł Froda przez część drogi. Przy szczelinie zagłady wywiązała się walka, podczas której Gollum odgryzł palec z pierścieniem Frodowi. Smigol popełnił jednak błąd i przez przypadek wpadł do otchłani góry, niszcząc jednocześnie jedyny pierścień. Dwójkę hobbitów uratował Gandalf, który przyleciał na orle. Po zniszczeniu pierścienia zarówno Sam, jak i Frodo zostali uhonorowani przez króla Elessara za ich czyny.
Po wojnie o pierścień i przybyciu do Shire, Sam posadził sadzonki we wszystkich miejscach, w których zostały zniszczone szczególnie piękne i ukochane drzewa i ułożył ziarno gleby Galadrieli u podstawy każdego z nich. Potem poślubił Rose Cotton. Mieli 13 potomstwa. Kiedy Frodo odpłynął pod koniec III wieku, Sam odziedziczył Back End i powierzono mu czerwoną księgę. Po tym, jak ówczesny burmistrz zrezygnował ze stanowiska, Sam został wybrany burmistrzem Shire. Po śmierci jego żony, Sam zaufał czerwonej księdze i według jej rad udał się do Szarych Przystani, aby przepłynąć morze i ponownie spotkać się z Frodem w nieśmiertelnych ziemiach. Tam prawdopodobnie oboje dokończyli swój żywot. Charakterystyka. Sam był oddanym, dobrodusznym i prostolinijnym hobbitem. Cechował się dobrym sercem i miłością do zwierząt, gdzie uwidoczniło się to między innymi przy zakupie wygłodzonego i katowanego kucyka od Billa Ferniego. Był bardzo uzdolnionym ogrodnikiem, kochał elfy oraz miał dar poezji. Jego sposób myślenia był prosty, ale bardzo praktyczny. W języku staroangielskim imię Samwise było tłumaczone na półgłupek, natomiast nazwisko Gamgee Tolkien zaczerpnął od materiału chirurgicznego, a dokładnie opatrunku z waty wymyślonego w XIX wieku w Birmingham przez chirurga o tym samym nazwisku. To już koniec historii Sama. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Chciałbym zaprosić Was jeszcze raz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.